No, to jest DVD, które gdzieś kiedyś znaleźliśmy, ono się nawet nie uruchamia. Zepsułeś ją. Nawet nie tknąłem. Ale nim próbowałeś wykręcić kiedyś ten, czy co to tam, zakręcić wodę przed wakacjami. Od tego czasu to tak jest, mogę. I od tego czasu takie jest, bo wcześniej nie było takie pokruszone, zobacz. I to się cały czas kruszy. No to mogło się tak zrobić czasami, no. Nie będę tego naprawiał, to idzie na rozbiórkę. Nikt tego też tak samo nie będzie chciał, podejrzewam, jak teraz. Mamy tam na naszym Allegro wrzucone sprawne odtwarzacze DVD i CD i nikt te specjalnie nie licytuje, więc podejrzewam, że skończą tak samo jak ten, który nie działa. Na rozbiórkę. A jeszcze jedna śruba. Wszyscy tak nagle się na te Netflixy przerzucili i Disney Plusy, że już nie chcą odtwarzaczy DVD. No bo przecież po co by miał być? Takiego zwykłego, standardowego bezpiecznika, jak to zawsze bywały w odtwarzaczach różnej maści, to już tutaj nie ma. Tylko po prostu można wyjąć i przełożyć na nowy. Wtyczka. Już mnie zastanawia, co jest pod spodem tutaj. Zaraz zobaczymy. Pod gumą. Nie sądzę, żeby to był włącznik. We włączniku znaczy był bezpiecznik, takie to wielkie, że cholera wie, co jest w tym.
może go być oczywiście przydał, tylko tutaj nie ma. Nie, to jest tylko i wyłącznie taka osłona, której nic tutaj nie ma, poza tym, że jest włącznik z przymacowanymi, przylutowanymi przewodami, to nic więcej nie jest. Dobra, Pelto 6. To już w ogóle jest płytka samoprzylepna. Elektronika przyklejona płytką samoprzylepną, no, do obudowy. No, dawno ktoś nie wiercił, nie? Ktoś coś wierci znowu. W tygodniu wiercą, w weekend wiercą. Już od 4 miesięcy. No, od 4 miesięcy. Tak, można dostać pierdolca, jak się siedzi przy komputerze, pracuje, chcesz się zastanowić nad tym, co robisz i nagle... Cztery miesiące remontują lokal 40 metrów. Nie wiem, może ten sam mechanizm, by ktoś był zainteresowany z laserem wylicytować. Niestety tutaj chyba dobrze nie będzie widać, jaki to jest laser, chyba że to jest to oznaczenie. Całości. Tylko może nie będę rozbierał, tylko tak po prostu spróbujemy to sprzedać. Zasilacz na płytce głównej. No.
Widzisz te płytki czarne, co leżą tam na tej obudowie, to są samoprzylepne i do tego były przyklejone, były do tej płytki. Ta płytka była tym przyklejona do obudowy, bo im było żal, żeby to było śrubką przymocowane. Aha. To już widać, jaka to made in China. Bywa i tak. Nagrywa się? Mhm. W sumie to co, góra jest metalowa, spód w tym dziadostwie też jest, widzę, metalowy. Myślałem, żeby spróbować wystawić w licytacji ten cały mechanizm z tego, z laserem. Może akurat se ktoś to wylicytuje. Już nie wiem, czy działa ten mechanizm, bo nie szło sprawdzić, czy w ogóle się uruchamia DVD. Ale można by za złotówkę wystawić. A co, nie szło sprawdzić? No bo się nie uruchamiał. No, nie włączało się. No. Po przyciśnięciu włącznika nic się nie działo, więc raczej jest zepsuty. Nie zamierzam tego naprawiać, bo wiesz, jak jest z odtwarzaczami DVD teraz. Nikt tego nie kupuje. A jak już ktoś kupuje, to może chyba, żeby zmienić odtwarzacz CD do wieży. Ewentualnie dla na bajki dla dzieci. Tu jest wyświetlacz oddzielnie, wiesz? Może ona by spróbować... Wyświetlacze, fajna rzecz, czasami się do projektów własnych przyda. Jakiś zegarek można kiedyś zbudować, albo cokolwiek. No to zobacz, jest, ale duży. O, czujka jest tu. To po była tutaj zaślepka. Spory, no. Zastanawiam się, bo tak, tu jest tu jest taka lata zaślepka jakaś w ogóle dziwna, która myślałem, że jest po prostu od tej, od pilota. O, pilot był tu, a tu była ta zaślepka. Aha. Czyli co miało mieć niby może gniazdo USB, a może być. A oni sadzili tu takie dziadostwo. No ten model nie miał być gniazdem USB, widać. Dobra, to śrubki też tu zostawiam. Przynieś mi tu ten odkurzacz mój mały, bo za dużo zaczyna się robić takich drobnych, małych śmieci. No nie wiem, pod stołem. Ale na złapę bałżyczy. Nazłapywał rzeczy, no, tak? No i pełno styropianu jest w środku. Styropian nie dzwoni. Złom pójdzie do złomu, płytki do płytek, śmieci do śmieci, tyle.